Myślę, że warto zapamiętać to, co powiedział sekretarz generalny Rady Europy Tormod Jagland, który wskazał, że musimy wyczuć tą granicę, kiedy mowa nienawiści przemienia się w działania nienawistne, w przestępstwa nienawistne i reagować odpowiednio wcześniej, żeby zapobiegać takim sytuacjom. I tu dał jako przykład Polski i II wojnę światową i to, co się działo w tym okresie, jak również to, co się zdarzyło w Norwegii 2 lata temu, gdzie niestety ta reakcja przeciwko nienawiści była zbyt późna. Z kolei minister Boni odwołał się do braterstwa, do tego, że w każdej sytuacji musimy pamiętać, że inne to nie znaczy gorsze, tylko znaczy to, że musimy to akceptować i musimy traktować inność jako naszą bratnią stronę. W panelu poświęconym regulacjom i ramom prawnym bardzo interesujące wystąpienie miała sędzia Turkens, która wskazała, że nie zawsze wszelka mowa nienawiści zasługuje na odpowiedzialność karną, że musimy też patrzeć na konkretną mowę i może penalizować na drodze karnej tylko tą, która jest wybitnie nawołująca do przemocy, czy która może za sobą pociągać przemoc. Myślę, że jej przemówienie szło w takim bardziej amerykańskim duchu i podejścia Sądu Najwyższego USA, co jest zadziwiające, ponieważ jest sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i gdzie reżim prawny jest troszeczkę inny niż ten w Stanach Zjednoczonych. Profesor Mirosław Wyrzykowski zwrócił uwagę na pewne wydarzenia, które miały ostatnio, które zdarzyły się w państwach Rady Europy pod kątem mowy nienawiści w zakresie LGBT. I tu dał przykład, smutny przykład Armenii i bomb podkładanych w klubach gejowskich, gdzie politycy powiedzieli, że tego typu zdarzenia są odzwierciedleniem wartości panujących w społeczeństwie, a z drugiej strony dał przykład Polski i debaty o związkach partnerskich i słów poseł Pawłowicz, które padły z ambony, z mównicy sejmowej. I w ten sposób zobrazował to, jak bardzo powinniśmy piętnować, obserwować polityków i jak oni powinni być ostrożni w tym, co mówią. Również dyrektor Agencji Praw Podstawowych podkreślił, że to politycy, których słowa mają tak daleki zasięg społeczny, powinni być bardzo, bardzo ostrożni w tym, jak się wypowiadają i promować wręcz tolerancję, a nie wypowiadać słów nienawistnych.